Cześć, tu Xorat i dzisiaj mamy unboxing ze strony fastech.com. Zamówiłem kilka smarów Maru, które będziecie mogli nabyć u mnie na zawodach w Świdniku, na moich zawodach, na których jestem organizatorem właśnie tych zawodów. Jest to koło Lublina, rejestracja już się w tym momencie zakończyła. Pomyślałem, że sam unboxing smarów nie byłby ciekawy, dlatego opowiem kilka słów o tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce właśnie w Świdniku. No i różne takie rzeczy, które tam planujemy zrobić i tak dalej, więc dobra. Zaczynajmy. Okej, weźmy z moje ultra małe nożyczki. Tutaj może być cenzura, jeżeli źle to zamazałem, bo to jest na takiej folii. Dlatego może przekręćmy to, żeby już wcale nie cenzurować. I dobra, możemy rozciąć śmiało przesyłkę. Na stronie fastech.com nie są tylko kostki, lecz ja zamówiłem... Znaczy, nie są takie części jakby speedcuberskie, różne takie elementy, tylko również różne telefony i tak dalej. Przesyłka była dość szybka, bo bodajże szła 15 dni, więc jak na Chiny to jest i tak dobry rezultat. Zbliżymy to. Dobra, już wiem, o co chodzi. Tutaj można chyba łatwo otworzyć, tak coś myślę. Tak. Okej. Zaraz powiem kilka rzeczy o Świdniku, jak możecie nabyć smary te i w jakiej one będą głównie cenie sprzedawane przeze mnie. Jeden sobie na pewno zatrzymam dla siebie. Ile ja tutaj zamówiłem? Chyba 6 łącznie. To jakaś karteczka, to zaraz ją zobaczę. Kolejny i chyba już żadnego więcej smaru nie ma. Czy coś jeszcze mam w środku? Nie. Jeszcze powinny mi przyjść linglongi przed zawodami, dlatego jeszcze będziecie mogli u mnie nabyć kostki Shengshu Linglong na zawodach. Ile mam tutaj smarów? 5 smarów na sprzedaż, z czego wiem, że jeden już jest zarezerwowany. Możecie rezerwować te smary dla siebie u mnie na Facebooku. Chyba wiecie, jakiego mam Facebooka, po prostu Xorat się nazywa na fanpage'u, ale też pewnie dużo osób nie kojarzy z prywatnego profilu. Dobra, to jeden dla siebie zostawię, bo już mi się właśnie kończy. Bardzo dobrze, że teraz mi przyszedł. Smar, zobaczę jeszcze sobie tylko szybciutko, co na tej karteczce napisane. Okej. To jest tylko... Tutaj mogę w zasadzie chyba pokazać. No, tak to się prezentuje. Tutaj na tego e-maila możecie zawsze pisać, co tutaj jest podane. Dobra. Smary są zunboxowane. Może dorzućmy jeszcze 6. smara tutaj. I dobra. Teraz kilka słów o Świdniku opowiem. Więc jestem organizatorem zawodów w Świdniku wraz z Michałem Halczukiem, czyli Juskiem, i Przemysławem Piątkiem, czyli Fridayem. Zawody odbywają się w Świdniku. Jest to koło miasta Lublin. W zasadzie taka granicząca miejscowość, łącząca się. W Świdniku, właśnie w samym Świdniku, jest to nazwane Lublin iPort, czyli tam, gdzie jest lotnisko, lecz lotnisko jest tak naprawdę w Świdniku, około 2 km od naszych zawodów, więc można śmiało samolotem przylecieć na zawody. Rejestracja już się zakończyła, będziecie mogli te smary u mnie nabyć. Jakby nie wiedział ktoś, jak wyglądam, no to będzie... No, poszukajcie sobie na kanale, nawet jest na banerze na górze. Myślę, że nie będzie z tym problemu, zwłaszcza, że pewnie będę jakoś coś wzywany. Albo jakoś się postaram pokazać na zawodach, bo tutaj przez kamerę raczej mnie słabo zobaczycie. Choć może zaraz się pokażę, żeby jeszcze jakby ktoś nie wiedział, jak wyglądam. Tak jak mówię, smary można rezerwować u mnie na Facebooku. Ja będę sobie tam odkładał dla każdego. Tutaj jeden dla mnie, jeden dla Piotrka Zaworskiego, z tego co wiem. Ma już być smara. Jeszcze zostały 4 smary do sprzedaży i kilka kostek Shengshu Linglong. Więc śpieszcie się szybko. Jedna kostka już jest Linglong zarezerwowana dla Piotrka Zaworskiego właśnie. Ja już mam swoją kosteczkę. Co do zawodów, to jeszcze będą to zawody dwudniowe. Zawody naprawdę myślę, że będą dość wysoko notowane. Bo naprawdę jest fajne ogarnięcie zawodów. Łącznie mamy 4 organizatorów plus 2 delegatów, znaczy jeden główny, a jeszcze Krzysztof Kuncki ma być, o ile się nie mylę. Jest Wójto jeszcze takim pomocnym organizatorem, no naprawdę jest to dość duża już ekipa. Będzie dość dużo takich znanych osób, m.in. Wojtek Szadanowski, rekordzista świata w największej liczbie ułożeń, czy Jakub Kipa, mistrz świata w konkurencji FIT. Co prawda konkurencji FIT nie ma, lecz jest konkurencja Square i są to Big Cube'y.
No i więc ja już tam nic wam więcej nie mówię. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Na koniec może jeszcze tutaj, o, możecie zobaczyć mój taki mały backstage, że tak powiem. No i tutaj mogę się chyba śmiało pokazać, jak wyglądam, żeby mnie rozróżnić. Nagrywam aktualnie to w poniedziałek przed zawodami, czyli dzisiaj jest 16 lutego. No, mam nadzieję, że mnie rozpoznacie na zawodach i że kupicie ode mnie jakieś kostki lub smary. Również mam kilka innych kostek na sprzedaż w Świdniku, ale to o takie rzeczy możecie się pytać również na priv. Na Facebooku najlepiej, na moim fanpage'u lub przez profil prywatny. Myślę, że taka opcja jest fajna. Tutaj mam całą walistę kostek. No, do wyboru, do koloru naprawdę jest tych kostek dużo. Możecie ode mnie te kostki kupować. Więc ja mam nadzieję, że wam się ten unboxing podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i co? To by było chyba na tyle. Trzymajcie się i cześć! Nara, Xorot! Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Nara, Xorot! Pamiętaj o lajku, kliku, pa!